Witam w kolejnym filmiku. Jeżeli obraz jest ucięty na opcję pełny ekran, wszelkie namery na mnie, jeżeli chodzi o Instagram czy mail, są przeważnie w opisie bądź w komentarzu. Dzisiaj przychodzę z takim mini pojedynkiem, jeżeli chodzi o zapachy Jenny Glow. Jest już troszeczkę filmików na moim kanale, gdzie opowiadam o tej marce, o wrażeniach, o tym co intrygujące, co rozczarowujące, co męczące. Co okazało się moim najgohańszym zapachem tej marki, póki co podtrzymuję, że Black Brand czyli przepiękne, takie właśnie chłodne liście, pożyczki. Duża zbieżność z tym zapachem z Jo Malone, natomiast duże lepsze parametry, fenomenalne parametry. Doskonały zapach Jenny Glow nie ma żadnych niuansów, które mogłyby być jakieś drażniące choćby momentów, przepięknie się układa i tak po prostu całościowo, od A do Z od początku do końca jest po prostu pięknie. Yy, także zdecydowanie polecam. Yy, druga porzeczka, ten taki yy, bardziej chrupowaty beris już trochę mniej, czyli jeżeli bym zrobiła pojedynek właśnie tych porzeczek tych pożyczkowości to zdecydowanie wygrałabym Blackberry. Beris jest taki trochę męskawy, bo może być takie, takie bardziej chrupowate wycofane, szorskie i takie właśnie bardziej liście poczczkowe-szorskie. Tam już są takie momenty, które mnie trochę drażnią, ale ja ten zapach będę sobie może łączyła z geranią. To lekiem z geranią może być coś ciekawego, takie właśnie chłodno dystansującego, geraniowego, gryczkowego. Także albo jeszcze czymś innym, nie wiem, może dodam troszeczkę pożyczkowego brokartu, także, tak żeby coś zintensyfikować owocowo, bardziej tamte właśnie takie liście A teraz chciałabym dokonać pojedynku dwóch innych zapachów marki Jenny Glow, może w, jako miniaturkę dam zdjęcia flakonów, bo po prostu już teraz nie zabrałam ich Generalnie Mirra oraz, e, a w innym filmiku pokazywałam te właśnie e, nowe nabytki, że chodzi o Jenny Glau, czyli właśnie olejek z granatu, mirę, e, anżolik oraz e, właśnie ten orzech laskowy z dębem. I właśnie to porównanie właśnie mirę kontra orzech laskowy z dębem. E, powiem tak, jedna z już mi pisała, właśnie dopytowała, czy e, będę sobie zostawiała ten właśnie Hasselnut, że on jest taki męskawy. E, inna widzka z kolei Yy, właśnie sugerowała, żeby Darek to potestował. I powiem tak, zrobiliśmy z, właśnie z orzechem laskowym z dębem, że ja je sprawdziłam i Darek sprawdził. Jeżeli chodzi o mirę, tylko ja. Mirra yy, w tych. W tym wydaniu chyba wydaje mi się, że ciekawszym zapachem jest jednak ten orzech laskowy. I muszę powiedzieć, że przez dłuższy czas na mnie bardzo mi się ten zapach podobał. Był faktycznie taki idący w stronę niszowości. Był bardzo drzewny, takie właśnie drewno z lasu. Było to osłodzone nutą orzechów laskowych. Motywu takiego męskawego nie zauważałam do pewnego momentu. Niestety później ten motyw taki męskawy trochę się pojawiał. Na Darku ten zapach był kompletnie inny. Nie było tego osłodzenia takiego, takiej orzechowością, był taki bardziej Drzewny, jednocześnie taki bym powiedziała trochę goryczkowo-świeży, bardzo intrygujący, generalnie bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o mirrę, to okazały się nie moje klimaty. Dla mnie ten zapach jest zbyt słodki, natomiast jeżeli ktoś poszukuje jakiegoś właśnie dobrze zrobionego słodziaka, to wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa propozycja. Jak ktoś lubi słodkie klimaty, to ten zapach po prostu jest taki trochę dla mnie zbyt jednostajny, ale, ale generalnie jest to niedroga perełka zapachowa, zapach może się podobać i na pewno nie czuć nim żadnej tań, taniości, także pod tym kątem sobie polecam. Kolejny odcinek, jeżeli chodzi o Jenny Glow, to prawdopodobnie będą wrażenia na temat olejku. Jestem ciekawa właśnie, czy ta forma będzie miała dużą przewagę nad tą, wersję, nad tą taką wersją y, atomizerową, że tak powiem. Koniecznie dawajcie znać, które zapachy z Janeklau y, udało się poznać, które planujecie poznać. Y, na pewno wśród moich widzów są osoby, które poznały coś z Jenny Glow, y, czego mi y, się nie udało poznać. Także koniecznie dawajcie znać. Wydaje mi się, że y, generalnie y, te zapachy, które były w naturze, y, teraz w moich naturach ja już nie widywałam. Y, one generalnie nie były aż tak intrygujące jak, jak późniejsze, yy, które poznałam, chociaż tam było to Blackberry. Także yy, generalnie, ale ja przypominam, ja tej marki nie odkryłam. To jedna z widzek się pytała, co sądzę o tej marce, bo potestowała yy, i uważa, że są dobre. I tak, ja też uważam, że są bardzo dobre i są lepsze niż John Malone. Yy, I są to niedrogie perełki zapachowe, bo naprawdę śmieszne kwoty są za te zapachy. Ale mi światło wariuje Także Generalnie warto I chyba do tej pory Żaden z zapachów jakoś tak mnie nie odrzucił W sensie, że był kompletnie nietrafiony Będę wykorzystywała je do różnych celów Niekoniecznie używania takiego samego Ale może łączenia z czymś A sam, sam na pewno będę używała Blackberry By Będzie na pewno świetny na wiosnę i lato Orzeźwiający, świeży, kobiecy, wyjątkowy I bardzo dobra trwałość Także dziękuję i pozdrawiam A, i jeżeli ktoś pozna coś z olejków, to koniecznie dawajcie znać Ja byłam zaintrygowana olejkiem mir, z mirną oraz olejkiem tym takim nadmorskim Akurat te, te były niedostępne, więc zdecydowałam się na granat Dlatego, że granat w wersji tej takiej y, wody toaletowej y, był dla mnie udany Taki właśnie był trochę drzewny, chropowaty z granatem Ale nie zawsze mi ten zapach pasał Czasami był taki trochę zbyt y, przybrudzony ale to chyba już kwestia testera w naturze. A wygadawajcie się znać, czy gdzieś jeszcze widujecie w naturze te zapachy.